Dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział i przeczytajmy fragment tej Ewangelii. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Na chwilę się zatrzymajmy. No, kocham tą szczegółowość dotyczącą Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, jakie to jest wspaniałe. Tu jest napisane, że Jezus po prostu był zmęczony podróżą i usiadł sobie po prostu przy studni. I wiecie, w naszym życiu tak czasami jest, że zwyczajnie jesteśmy zmęczeni i chcemy sobie odpocząć. No i tak właśnie się stało z Panem Jezusem, ale kiedy czytamy dalej tą historię, to okazuje się, że nawet w czasie odpoczynku Chrystus był potrzebny, Chrystus był użyteczny i Chrystus był narzędziem swojego Ojca. To pokazuje nam, że prawdziwy odpoczynek to odpoczynek w użyteczności. Prawdziwy odpoczynek to nie jest odpoczynek, że leżymy do góry brzuchami, że patrzymy na Netflixa, patrzymy na HBO i sobie odpoczywamy. Prawdziwy odpoczynek to nawet nie jest wyjazd na wakacje. Zresztą bardzo wiele osób to przeżywa. Wyjeżdżają na wakacje, wracają z wakacji i mówią: mam wrażenie, że jestem bardziej zmęczony niż przed wakacjami. I szukają przyczyny. Dlatego, że prawdziwy odpoczynek przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy Bożym narzędziem. Dlatego tak ważne jest, by zrozumieć, że w Jezusie Chrystusie weszliśmy do odpoczynku, nie jak ci, którzy szukają odpoczynku w jakikolwiek inny sposób. Tutaj polecam list do Hebrajczyków, ale nie to jest tematem dzisiejszego rozważania. I czytamy dalej. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta: panie, daj mi te wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem z Nim. Jestem Nim. Kochani, to jest nieprawdopodobna historia. Stan życia tej kobiety można określić tylko jednym słowem. Ona nie żyła. Ona po prostu nie żyła.
ta Samarytanka to jest taki obraz naprawdę zgnębionego i unękanego życiem człowieka, który ma naprawdę dość, naprawdę pragnie normalnego życia. Zwróćcie uwagę, że to jest Samarytanka. To jest ktoś, kto jest absolutnie pogardzany przez Żydów. To jest taka obelga wręcz, w którą kiedyś rzucono w stronę Jezusa: ty to chyba jesteś Samarytaninem. Wiecie, to było naprawdę trudno w tamtych czasach być Samarytaninem. Rasizm w tej sprawie nabiera zupełnie nowego znaczenia. I druga rzecz. Zwróćcie uwagę, że z tej historii wynika jasno i wyraźnie, że ta kobieta już 5 razy była żonata. W tamtych czasach, żeby się z kimś rozwieść, to było tak, że mężczyzna musiał wystawić kobiecie list rozwodowy. To znaczy musiał napisać, że ta kobieta jest obrzydliwa i wykazać jej obrzydliwość, po czym wypędzić ją ze swojego życia. To oznacza, że ta kobieta 5 razy w życiu spotkała się z taką straszną historią, że ktoś, kto mówił, że będzie ją kochał zawsze, ktoś, kto mówił, że będzie ją kochał pomimo, ktoś, kto przynajmniej na początku nie widział świata poza nią, wytknął jej obrzydliwość, opisał publicznie, dlaczego ta kobieta jest obrzydliwa, po czym wypędził ją ze swojego życia, nie tylko z domu, ale ze swojego życia. Rozumiecie? To była kobieta strasznie upodlona, strasznie zawstydzona 5-krotnie przez kogoś, kto powinien kochać ją jak nikt inny. To jest kobieta, której życie jest totalnie zdewastowane. Ja mam wrażenie, że gdy mowa jest o tym ostatnim, który nie jest mężem, to dlatego, że ona już po prostu ma wszystkiego dość, już jej na niczym nie zależy. Jest Samarytanką, jest wielokrotnie porzucona, ostatecznie zgadza się nawet na jakiś taki związek konkubencki, byle ją ktoś kochał, byle ją ktoś przytulił, byle jej ktoś powiedział coś miłego, byle się ktoś do niej uśmiechnął. Wiecie, że to jest stan bardzo wielu ludzi żyjących dzisiaj. Bardzo wiele ludzi ma właśnie tak zdeptane poczucie własnej wartości. Bardzo wielu ludzi zostało tak bardzo skrzywdzonych, że godzą się już na wszystko. Byle ktoś przytulił, byle ktoś uśmiechnął się, byle ktoś powiedział chociaż jedno ciepłe słowo. Tak naprawdę w środku swojego serca to są ludzie rozpaczliwie cierpiący. I takich ludzi jest ogrom na świecie. Takie oczywiste przykłady, czyli ludzie, którzy są na marginesie społeczeństwa. Przeróżni bezdomni, przeróżni narkomani, przeróżni ludzie, którzy stracili majątki całego swojego życia. W takim stanie są często ludzie, którzy borykają się z jakimiś problemami psychicznymi. To są bardzo często ludzie poranieni, bardzo często ludzie odtrąceni, tacy trendowaci współczesnych czasów. Czasem to jest jakaś kobieta, która tyle razy została skrzywdzona, że już godzi się na każdego opryszka, byle przyniósł węgiel z piwnicy i zapalił w piecu, a to, że przy okazji ją zbije, że przy okazji ją obrazi, że będzie chciał od niej rzeczy, których ona nie chce, wcale nie ma znaczenia, byle był ktoś, kto chociaż się do niej uśmiechnie. Wiecie, jest ogrom takich historii. To jest taka kobieta. I zwróćcie uwagę, że Bóg nawet odpoczynek Chrystusa wykorzystał, by pomóc takim osobom. Nasz Pan Jezus bezzwłocznie przestał odpoczywać i po prostu zajrzał w głąb tej kobiety, zajrzał w serce tej kobiety i oznajmił jej, że On jest odpowiedzią, że to On jest tym źródłem wody żywej, że nie ma innej możliwości wyjścia z takiego cierpienia, jak przylgnięcie do Jezusa Chrystusa. On stał się dla niej tą wodą rzeki żywej. Poprosił, by wpuściła go do swojego jestestwa, by wpuściła go i nabrała mu wody, by zrobiła ten pierwszy krok. Ale później to on stał się dla niej wodą rzeki żywej. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Jeśli cierpisz, jeśli jest ci naprawdę źle,
jeśli naprawdę rozpaczliwie poszukujesz miłości, jeśli jesteś zdeptany w tym życiu, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. Zrób, co On mówi do ciebie, a potem pozwól, by był dla ciebie wodą rzeki żywej. Nie ma takiej historii, z której Chrystus nie potrafi uleczyć. Nie ma takich wydarzeń, w których nie ma rozwiązania w Jezusie Chrystusie. Nie ma takiego życia bez życia, którego ożywić nie potrafi nasz Jezus Chrystus. Z Chrystusem wszystko nabierze sensu. Z Chrystusem wszystko będzie poukładane. Z Chrystusem poczujesz miłość i będziesz potrafił kogoś obdarzyć właściwą miłością. Miejcie się dobrze. Wspaniałości z nieba. Rozejrzyjcie się. Rozejrzyjcie się, dlatego że wokół was jest pełno takich Samarytanek, ludzi poranionych, zdewastowanych przez życie, przez innych ludzi, przez okoliczności, a nawet przez rzeczy, na które wcale nie mają wpływu, na przykład urodzili się jako Samarytanin. I pamiętajcie, że macie obowiązek w tych historiach reprezentować Chrystusa, jeśli kiedyś to dla was On stał się wodą rzeki żywej. Do usłyszenia jutro. Z Bogiem.